tych przedziwnych czasach, w jakich przyszło mi nakręcać te filmiki, w tych przedziwnych miejscach mam przedziwne przemyślenia. I przedziwne jest to, że chcę się z wami tym podzielić. Ponieważ zaskoczyła mnie jedna rzecz. Zaskoczyła mnie, tak mnie zaskoczyła, że nie byłem w stanie, nie zdążyłem na bok odskoczyć. Dowiedziałem się, że może być bezobjawowa choroba. Że choroba może istnieć bezobjawowo. Po prostu człowiek choruje i nie wie o tym. Nie tylko on nie wie, ale nikt dookoła nie wie. Bo nie dość, że nie ma żadnych objawów, to nie jest w stanie nawet nikogo zarazić. No. Albo odwrotnie, nie ma objawów, nie choruje, a to robi bezobjawowo. Kochani, i zacząłem się zastanawiać, że również się spotkałem w swoim życiu z czymś dużo, dużo gorszym. Spotkałem się w swoim życiu z bezobjawową głupotą. Idzie sobie po ulicy taka bezobjawowa głupota. Nikt nie przypuszcza, że to jest głupota, a ona jest bezobjawowa. Nie dość, że jest bezobjawowa, to nawet trudno to stwierdzić. Kochani, jak doszedłem do czegoś takiego, że może istnieć bezobjawowa głupota, to się przeraziłem, ponieważ może istnieć coś tysiąckrotnie gorszego. Może istnieć bezobjawowa mądrość, czyli może być taka mądrość, że ani jej nie widać, ani jej nie znać, ani nawet nie da jej się wykryć. I to jest dopiero bezobjawowa tragedia, kochani. Dlatego bezobjawowo chciałbym wam powiedzieć, kochani, radzę wam, żebyście wiele rzeczy robili bezobjawowo w swoim życiu. A najlepiej, kochani, kochajcie się bezobjawowo. Nikt tego nie zauważy. Nikt nie zauważy. Przytulajcie się bezobjawowo. Nikt tego nie zauważy. Kochani, całujcie się bezobjawowo. Nikt tego nie zauważy. A w ogóle, kochani, bezobjawowo, ja bezobjawowo pójdę, zatańczę bezobjawowo.